Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyń, zapraszam was do kolejnego, trzeciego już odcinka z Ublec. I dzień dzisiejszy zaczniemy, pozwoliłem sobie przekimać się postacią. Będzie jedna rzecz, którą będę chciał wam pokazać na końcu tego odcinka, jakby, która mnie ominęła poprzednio. Wcześniej nie było jej wcześniej i nie sądziłem, że będzie. A już nie chciałem nagrywać po prostu takiego randomowego czegoś na samym końcu odcinka. Więc pokażę wam to na samym końcu. Ale dzisiejszy dzień zaczynamy od tego, że pada deszcz. Pada nam deszcz do domu. Oraz dostajemy informacje na temat zbierania życzeń. Zacznij zbierać życzenia. Zdobywaj je z wykonywania codziennych zadań, zdobywania odznak, wykonywania zadań od naszej pani burmistrz oraz wygrywania turniejów tańca. Okej... spend wishes at the wishing well in town, czyli to możemy wydawać, tak jak mówiłem, na różnego rodzaju przedmioty w tej fontannie z centrum miasta. Gdy zdobywasz kolejne poziomy, odblokowujesz nowe przedmioty w wishing well. To już mniej więcej sobie wyłapaliśmy. Dobrze. W każdym razie, na ten moment nie mamy żadnych... A, czyli to są takie dzienne zadania. Okej, czyli musimy zebrać 3. A, okej, dobra, czyli to są takie daily. Nasze daily są na szczęście dosyć proste, czyli zebranie na przykład 3 puszek, w tym rekonstytutorze przerobienie ich. I złapanie 5 rzeczy z Seedanglerem, czyli tak naprawdę powinniśmy zebrać 5 puszek i użyć 5 z nich na ten Seedangler. Dostaliśmy list od Charlesa. Wydaje mi się, że może być zainteresowany. Mam nowy funny pack, no czyli ten taką torebeczkę do paska. Na stanie, jeżeli chciałbyś zwiększyć ilość przedmiotów, które możesz nosić. Ok, czyli możemy upgrade'ować nasz plecak. Dobrze, nie musimy tego sobie podlewać, dlatego że Sweetie Bee już nam się robi. Tutaj jest jakaś gwiazdka. Aha, to dostaliśmy po prostu jedno nurni. Dobra, wyrwijmy trochę tych widów. Ogarnijmy sobie może ten jeden zakątek magiczny. Chociaż nie, na razie tego jeszcze nie będę robił, tylko pójdziemy do tego rekonstytutatora. Zbierzemy tych puszek 5 sztuk. Najpierw sprawdzimy sklep jeszcze z meblami. Czy te meble się wymieniają, bo to mnie ciekawi. Wymieniła się... Okej, okay. Wymieniła się ta sofa. Część przedmiotów jest ta sama. To krzesło było dzień wcześniej, ten fotel był dzień wcześniej, to było dzień wcześniej, to było dzień wcześniej. Tutaj by... A tych przedmiotów z tyłu nie było. Czyli tego fancy picture nie było, nie było tego takiego stołu fancy szmancy i tamtej kanapy. Takim stylu trochę staropierdzielskim. Dobrze, ale to jest ważna informacja, że te ubrania się zmieniają co jakiś czas. Zobaczymy sobie, czy jest coś nowego. Na razie jestem biednym biedakiem, więc i tak mnie nie stać na nic. Ale są fajne różne ubrania. Jakiś sweter, jakaś kurtka, taka jeansowa. I dostaliśmy nowy badge. Badge. No i gdzie jest ten nowy badge? Hop top! Zdobyłeś swoją pierwszą odznakę. We are all about badges here, so here's hoping I'll be awarding you with a bunch more. Check your grimoire to for what other badges can get. Okej, czyli po prostu informacja od naszej pani burmistrz, że dostaliśmy naszą pierwszą odznakę i że jest jeszcze bardzo dużo do zdobycia i bla 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 bla. I to jest oznaka za eksplorowanie, za spojrzenie na 10 thingadoodles i dostaliśmy 40 tokenów życzeniowych. Fajnie, na razie ich jeszcze nie wydamy na nic. Tutaj coś jest takiego świecącego. Rain plop. Available liquidy resource, which sometimes appears on rainy days. I you can make sprinklers out of this. O, to... Awesome, całkiem fajnie, że możemy z tego robić sprinklersy, czyli to jest taki jakiś rarowy przedmiocik. Ci są trochę porąbani. Teraz też robią sobie
błotne aniołki. Dalej nie wiem, gdzie ten cloth-flet powinien być i skąd go dostać. W każdym razie zbierzmy puszki. Jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. I te puszki przerobimy sobie w rekonstitutatorze. Mamy ich 6. Okej, to zajmuje trochę czasu. A, i z jednego jest... Czyli nie musiałem ich aż tak dużo zbierać. Czy nie? Czy ja muszę mieć ich 10? Boże, czyli ja muszę zebrać 10 tych puszek. Dobra, to niech sobie się bawi. Dostaliśmy 5 wishy. Super, bo wykonaliśmy jedno zadanie daily. Tutaj jest coś świecącego. Jakieś świecące, to ja chcę na to patrzeć. Nie, to był jakiś kod. Wydaje mi się, że to był Morsem coś napisane. Tak mi się wydaje, nie wiem, spojrzałem na to bardzo pobieżnie. Dobrze, mieliśmy 6, czyli potrzebujemy jeszcze 4. Dobrze, i postaram się to sobie też przerobić w rekonstitutatorze. Tak, mamy 4, git malinka. No dobrze, ale gdzie ja mogę dostać ten... To gdzieś sobie tutaj leży po prostu, ten cloth... coś tam. Jeden recipe piece. Nie wiem jeszcze do czego służą recipe pieces, ale się dowiemy. Dobra, oni sobie tam tańczą. Fajnie, fajnie. Dance, dance. Bardzo pozytywne, wesołe miasto. Subcio. Ojejku, ojej, co jest z Garnelią? Niebo płacze, co mu powiedziałeś? Zupełnie nic. Dobra, mamy jeszcze jeden rain plop. Mamy jeszcze jeden rain plop. Póki pada, to wolę je pozbierać, bo nie wiem, jak one są rzadkie, jak są rarowe. Dobrze, co ja dostanę z tego? Wow, to mi zużyło aż 15 energii. Kolejny badge dostałem. Awesome sauce. I przybiega ta rybka, śmieszna. Another badge already, I better start sewing some more. No raczej, ja będę zbierał jak szalony teraz. Kolejne 60 forgeables i kolejne 40 star tokenów. Znaczy, szczerze powiedziawszy, te oznaki nie wydają się być jakieś trudne. Nie wiem, czy potem się odblokowują jakieś nowe, ale... Ale generalnie nie wydają się być jakieś bardzo trudne te zadania. Co to jest za roślina? To jest klotlet! O mój Boże, dobrze. Czyli to jest roślina. Dobrze, mam na razie 2 niestety tylko. Dobrze, ale czy teraz rekonstytutem mogę zrobić to? Mogę zrobić to. What the fuck? I to by dało mi tylko jeden bait? O mój Boże. 10 tych puszek dało mi jedną przynętę. Okej, okay. Dobra. O ja, on ma czapkę tej czarownicy. Jest tańczy w tym deszczu. Jesteś słodziutki, mały ublecie. Dobrze, czyli już wiem, czego muszę szukać, jakiego rodzaju kwiatów muszę szukać. Zła informacja polega na tym, że wydaje mi się, że ten rodzaj kwiatów widziałem tylko i wyłącznie rosnący na głównym placu, a zebrałem oba z nich. Teraz pytanie, czy będzie tam również w dniu kolejnym? I don't know. Dom Ara. Ara stoi na zewnątrz, więc nie wiem, po co wchodzimy do jej domu. Ale spoko. Ara ma fajny dom, taki klimatyczny, taki trochę... klimat czarownicy, trochę takiej rebeliantki. Nie wiem czemu pierwsze, co mi przyszło na myśl, to jest postać... jak ona się nazywała? Nie, Chloe z Life is Strange. Potion of recalling the name of that guy from that movie about that thing. Okay? Czyli to jest jakiś...
Okej, okay, to możemy... Co ja mogę z tym zrobić? Assemble. Możemy to stworzyć w jeden ten i dostaliśmy fluty sauce. I... Aha, czyli jak my zbierzemy cztery kawałki recipe, to wtedy możemy sobie to złożyć w jeden cały recipe. Dobrze. To jest ta friendship press, to sobie też już to zaczniemy. Hej Ara, co to jest? To moja drukarka, print press. Używam jej do robienia naklejek przyjaźni, ale się zepsuło. Naklejki przyjaźni. Tak, to jest ta mała rzecz, którą wymyśliłam, dzięki której ludzie w Bachtown mogą dawać sobie naklejki, żeby podkreślić swoją przyjaźń. Im więcej masz naklejek od kogoś, tym bliżej jesteś z tą osobą. Ludziom bardzo się podobało, ale niestety moja drukarka została... moja drukarka się zepsuła i teraz zapasy naklejek w mieście się skończyły. Jeżeli chciałbyś mi pomóc z naprawieniem jej, możemy ją naprawić bardzo szybko. Okidoki, super! Zostawię przed domem pudełko, w którym możesz zostawić narzędzia, znaczy części do naprawienia drukarki. Dobrze, chcemy to naprawić, bo zakładam, że z tą drukareczką magiczną będziemy mogli też powoli zacząć pracować nad przyjaźniami z ludźmi. Potrzebujemy spór betów 6 sztuk, to jest łatwe, to nam się zaraz zrobi i te możemy też już zostawić. Dobrze, te grzybki są chociażby tutaj, jest jeden z nich, więc już możemy sobie zacząć... A nie, to nie jest ten... Am I stupid? Czy jestem głupiutki? To jest ten? Tak, czyli to są te różowiutkie. Okej, okay, tutaj mam kolejny rain plop. Więc sobie je pozbieramy. Więcej grzybków poproszę. Chciałbym zebrać więcej grzybków, więcej grzybaczków. Gimme. Gimme more. Dobrze, ale powoli cieszy mnie to, że zaczynam coraz więcej rozumieć, o co chodzi w tej grze i powoli zaczynamy wchodzić w taki system... O, one chcą ze mną tańczyć. Niech będzie. Zapłacimy im planki plopsami. Lamp stamp wyzywa mnie na walkę. Ja użyję mojego robaczka. Chciałbym, żeby dostał poziom w sumie. Okej, okay, zrobimy takie combo. Użyjemy sobie to, żeby dostać jeden hype. Teraz użyjemy to, żeby dostać jeden beat. I użyjemy sobie Jivotrot. I pyk, i 5 punktów wpadło. A on dostał 1 punkt. Haha, frajer. To jest dobra karta. Wow, fajne. 3 punkty, 1 hype. Nice. Dobrze, jakbym miał tą kartę na jeden bit, to wiadomo, że to jest bardziej opłacalne combo, ale z racji tego, że nie mamy, no to po prostu użyjemy flip-flop. 8 punktów, 13 już mamy w sumie. Na razie póki co widzę, że 20 to jest ilość maksymalna ilość punktów, ale może się to zmieni w późniejszych krainach. No dobra, no i co, no flip floss i jesteśmy w domu. Team Wawrzyn wygrało, fuck yeah. Mój robaczek, mam nadzieję, że dostanie poziom po tej walce, bo chciałbym zobaczyć, co się dzieje jeszcze, jak dostanie poziom. Beetle earned 40 XP, super. Mamy poziom drugi, ego mu wzrosło, aha, czyli to ok, i nauczył się nowego ruchu, flout for doubt, i dodajmy jeden fluster to opponent team, cokolwiek to znaczy. Wydaje mi się, że to może odejmować jeden punkt podczas tańca. Podoba mi się tak, one wykupkowują te swoje nasionka. No dobrze. Fajnie. fajnie. Udało się wygrać tą walkę. Możemy z nimi powalczyć trochę więcej, ale na razie nie chcę.
bo na razie jeszcze nie wiem, jaki mam, że tak powiem, jaki będę miał cel w tym wszystkim. Dobra, tutaj mamy spor beta jednego. Czy jest ich może jeszcze tutaj więcej? Tu jest jeden spor bet. Potrzebujemy ich jeszcze dwa. Czy uda mi się je znaleźć? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie i któż ma odpowiedź? Nikt. Temu humorki chcą się ze mną bawić, ale co one chcą ode mnie? A, one chcą, no tak, one mnie na pewno chcą miłości, ale oprócz tego chcą ode mnie spor bety, więc niestety nie mogę im tego dać, bo jest to coś, co zbieram. Okej, okay, tutaj za nią, za outgridem jest... Za outgrid, to jest, wydaje mi się, mimo wszystko kobieto. Tu jest jeszcze jeden. Udało się. Dobrze, tu mamy to. I co my jeszcze potrzebujemy? Jeden Sweet Bee. Aha, to i tak tego dzisiaj nie damy. Ale już mamy przynajmniej to zrobione. Sweet Bee. Potrwa jeszcze rośnięcie jego półtora dnia. Co tam milu? Jesteś tym noobem. Wydaje mi się, że będą się znaleźć trochę czasu, żeby cię przygarnąć i pokazać ci co i jak. Żebyś się nie zdziwił, ziom. Żebyś się nie zdziwił, jak cię zdewastuje, zniszczę cię któregoś dnia. W bitwie na taniec. Będzie ci głupio, będzie ci łyso. Okej. Okay. Czyli ta opcja... Krinky, Claws and Ogon i Annie Honey przeprowadzą się do Batchtown. Okej, okay, czyli te stworki... Oj, sorry, walnąłem prosto w mikrofon. Te stworki przeprowadzą się do naszego miasteczka cudownego i będziemy mogli je wtedy sobie zbierać. To zwiększa ilość... Okej, okay, czyli to zwiększa ilość nasion sprzedawanych przez Mead. To podlewa strefę 3 na 1, czyli jeden rząd 3. Spoko. No jest closet tutaj do kupienia, ale na razie no nie chcę, przecież no nie będę kupował od razu już za, w cudzysłowie, walutę premium rzeczy do craftowania bez przesady. Nie jestem aż tak zdesperowany, jeszcze. Jeszcze, podkreślam jeszcze. Okej, okay. No tutaj mi zostało te 5 closetów. Jesus fucking Christ, potrzebuję 3 jeszcze. Po Sweet Bee, jeden dzień. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli to jest roślina, to jedyne co mi zostają to ewentualnie te weedsy. Ale to myślę, że będzie raczej bardzo... Fluty Seed, a fluff ball with bitter flesh. Inedible unless you cook and sweeten to create fluty carioca or fluty sauce. Okej, okay, czyli to jest coś, co nam się przyda w tym przepisie, który nam się udało odblokować, bo wydaje mi się, że my odblokowaliśmy ten fluty sauce. Dawaj, wypadły jedne nasionka z tego, więc może znajdziesz, ziomek, tutaj jeszcze 3. Kurde, nie ma. No really? Clove plant seed. Super, że znalazłem clove plant seed. Ale moment, dobra, to wypadło... Te nasiona wypadły mi z... O, nie dostanę się tam teraz. Wypadły mi z tego weeda, tego niebieskiego. Okej, okay, to nic nie znaczy. Myślałem, że to coś będzie znaczyło, ale nope. Jak widać nie. Dobra, wykorzystamy całą moją energię na to. I tyle będzie dzisiejszego odcinka. Nie będzie on najbardziej satysfakcjonujący, tak mi się wydaje, ale... Ops, nie to chciałem. Nic na to nie poradzę. Potrzebuję te przedmioty, bo chciałbym odnowić sobie swój dom i... Dzięki temu trochę wiedzieć więcej, co się może dziać. No nic. Sprintować już sobie nie posprintuję. Mamy nasionka na ten clove plant. Pa, pa, pao. Dobra, to spróbujemy może... Ile mam energii? Niezbyt dużo, ale... zasadzimy to sobie. Tak mi się wydaje. Tyk. Czy umrę? Mam nadzieję, że nie. Dobrze. Teraz... sobie...
to przerzucimy tutaj, to tutaj. To mi zajmuje, zabiera jeden energii. I wygląda, jakbym miał umrzeć. Tak ogólnie. Czy jestem zmęczony? Nie, ja. Jestem ja, każdego poranka, jak nie mam, nie wypiję kawy. Tak, biegam, właśnie. No dobrze. Niewiele więcej jestem w stanie zrobić, więc może jeszcze poeksplorujemy, taki na wpół śnięty będę łaził po mieście. Dobrze. Tutaj czy coś się zmieniło u ciebie, miła pani? Karucid, Mazid i Sweet Bee Seed. Aha, czyli tutaj jest chyba jakaś przedcena na te nasionka. Clove Plant Seed. What the fuck? To jest takie drogie. 32. Mam jeden. Mogę dać jeden. Dzisiaj czytałem właśnie o jakiejś pani, która się wykłócała na OLX-ie, chcąc kupić, już nie pamiętam co, jakiś przedmiot dla swojego dziecka. Powiedziała, że za przedmiot, który kosztuje 400 zł, może dać 50 zł. Jak się sprzedawczyni nie zgodziła, to była zaskoczona i powiedziała, że nikt nie był w jej takiej, że nikt nie był w takiej sytuacji jak ona. Więc tego nie zrozumie. Więc ja też w sumie mogę powiedzieć, że ja mam jeden gummy. Nie byłaś w mojej sytuacji, dawaj mi ten clove seed. Złapmy sobie jeden przedmiot, zobaczymy, czy coś będzie fajnego. Jakiś woreczek, Speedy Grow. Moja postać śpi na stojąco. To, że on w ogóle nie wpadł do tej wody, to jest cud. To jest cud nad Wisłą. Speedy Grow. Ok, czyli to przyspiesza o jeden dzień tempo rośnięcia tego przedmiotu, znaczy tego, tej uprawy. Potencjalnie możemy to wykorzystać. Ale może nie w tym momencie. Nie, a ja nie mam energii. I pytanie, czy chcę zjeść jedną tą bułeczkę tylko po to? Fuck. Po to, żeby zebrać tą roślinę. No zjedzmy jedną bułeczkę, trudno. Ale mamy jeszcze jeden kotlet, czyli może ja po prostu znowu mi coś umknęło. Bo ja zawsze byłem wyjątkowo dobry w wyłapywaniu takich małych rzeczy, dlatego zawsze byłem świetny w Sherlocka Holmesa. Zrobimy jeszcze jedną rundkę po mieście, chociaż nie wydaje mi się, żebym akurat to pominął, bo dosyć mocno szukałem tych roślin, tych grzybków, więc... Szukając tych grzybków, raczej zwróciłbym uwagę, że coś mi tutaj przypomina. Swoją drogą ten clothlet, w ogóle ten przedmiot sam w sobie, czy ja mogę go, nie mogę go sobie przybliżyć. Wygląda jak ta rolka do ubrań. Więc może jakiś zamiennik, jest tu jakaś Ikea, gdzie mogę kupić ten. A ktoś tam poszedł, ja też tam chcę. Nie jest zamknięte, widziałem, że ktoś tam wchodził przed chwilą. Kłamcy. Let me in! Let me in! ta... Pani spadła tam na dół. Ups. Early access, motherfucker. Ty tutaj masz jakiś kotlet? Kotlet? Nie masz żadnego kotleta. God damn it. Myślałem, że uda się ten... dom w jeden dzień ogarnąć. Ale to jest nauczka dla wszystkich osób, które potencjalnie chcą kupić tą grę i będą chciały w nią zagrać, żeby klotlety zacząć zbierać od razu już pierwszego dnia. A ja w tym czasie, w takim wypadku, skoro mam jeszcze energię, którą mogę wykorzystać, porozwalam trochę więcej tych weedów. Zabrakło mi słowa w języku polskim. Są to... dostaliśmy więcej cloth plant seedów. Fuck you, game. Ja nie chcę seedów. Ja chciałem po prostu tą roślinę.
chciałem po prostu tą roślinę. Swoją drogą, bardzo ciekawe daily, żeby zebrać w ciągu jednego dnia 20 upraw. Znaczy wiadomo, że później na pewno jest to możliwe i pewnie będziemy to robić, ale na samym początku nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No dobra, wydaje mi się, że nic więcej tutaj nie zrobimy. Aha, czyli jak coś trzymamy w ręku, to możemy od razu wrzucić. Na razie sobie te przedmioty... typu nasiona, te nasiona też sobie tutaj wrzucę. Lamp Tamp Seed też sobie na razie wrzucę. Aha, nie mogę. Dobrze, to nie, Lamp Tamp sobie wrzucę tutaj, to wrzucę tutaj. Chociaż nie, to Rain Plop. Myślę, że będzie nami najmniej potencjalnie potrzebny z tych wszystkich przedmiotów. Na razie nasze inwentory nie jest zbyt duże. W tym Wishy Well, co ja potencjalnie mógłbym chcieć? Wydaje mi się, że najprawdopodobniej na samym początku to ten Basic Sprinkler. No jednak jestem zwolennikiem tego, sprinklery zawsze są pomocne, zawsze. Więc na razie więcej ubletów nie potrzebuję. No hajsu na razie też, no i będę dawał 50 życzeń na hajs. Więc kupimy sobie Basic Sprinkler Blueprint. Dobrze, i teraz pytanie. Gdzie ja mogę sobie to zrobić? Fabrikator, ok, czyli to jest... Dobra, wiem gdzie to można zrobić. Potrzebujemy jednego clothleta do tego, oczywiście. Jeden rain plop na jeden sprinkler. Przynajmniej ten podstawowy. Fair enough, może tak być. Tutaj na razie sobie nic. Co potencjalnie byłoby najbardziej opłacalne i najłatwiejsze do zrobienia? Hobdob. Tak mi się wydaje, bo to jest taka marchewka i mąka. Nie wiem skąd się dostaje ten maz. Wydaje mi się, że też się chyba trzeba zasadzić i wyhodować. Fajne, że jest opcja, teraz dopiero zwróciłem uwagę, żeby include nearby chests. Czyli jest to jedna z tych rzeczy, które na przykład w Stardew Valley mnie strasznie irytowały, że jeżeli były skrzynki gdzieś w okolicy i chciałeś coś skraftować, to nie mogłeś tak czy jak z nich korzystać, nawet jeżeli się używało crafting table. Co było bzdurą, bo głupotą, jest strasznie upierdliwe. Mam nadzieję, że koniec końców kiedyś to spatchują. W Animal Crossing, good point, to samo. Przedmioty w inwentory w domu nie można craftować używając tych przedmiotów, więc nawet możliwość po prostu odtiknięcia sobie opcji, żeby tak brać pod uwagę skrzynię, albo nie brać pod uwagę skrzyni w okolicy, jest perfekcyjnym ruchem ze strony twórców, także wielkie propsy za to dla twórców tej gry. Dobrze, słuchajcie, moi mili państwo, dzień się i tak już kończy, więc generalnie pójdziemy spać. Pokażę wam jeszcze jedną ostatnią rzecz, która wcześniej się pojawiła, ale już tego nie nagrywałem. Jak idziemy sobie spać, to mamy, podobnie jak w Stardew Valley, podsumowanie dnia. I dostajemy exp za wszystko, co zrobiliśmy w zasadzie. Mamy podzielone to na różne kategorie. Przede wszystkim badges, no to wiadomo, że jak dostaniemy badge, no to dostajemy experience. Dance battles, za każdy dostajemy experience. Za przedmioty, które znaleźliśmy i zebraliśmy, to jest fajna opcja. Punkty przyjaźni, czyli tak jak mówiłem, prawdopodobnie jak będziemy mieli te naklejeczki, to będziemy mogli je dawać naszym potencjalnym przyjaciołom i dzięki temu będą nas lepiej znali. Kraftowanie przedmiotów, zebranie zbiorów, zasadzenie rzeczy, sprzedaż przedmiotów oraz zarobienie hajsu. Za to wszystko dostajemy pieniądze. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna opcja. Tak, jest jeszcze informacja o tym, jakie ublety były dzisiaj w mieście, które udało mi się zobaczyć. Nie wiem, czy to mi będzie dawało jakiś experience w momencie, jak te ublety będę już znał i będę miał je złapane. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, to nas czeka przyszłościowo. Na ten moment
Odcinek będziemy kończyć, ponieważ jak już kliknę Night Good, to będzie kolejny dzień, kolejne eventy, więc chociaż w sumie mogę to zacząć, bo wydaje mi się, że dopiero wtedy się gra zapisze również. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, zachęcam was jak zwykle do zostawienia lajków bądź dislajków, jeżeli wam się nie podobały te odcinki, te nagrania, ta gra. Zachęcam do zostawiania komentarzy z waszymi opiniami na temat odcinków. Co chcielibyście, na czym żebym się skupił w kolejnych odcinkach? Czy wolimy dalej atakować dom, czy wolimy szukać tylko i wyłącznie na razie farmienia tego, żeby nasz ublet był jak najlepszy? Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu jest jak najlepiej i jest najlepszą opcją. Na razie gra ma bardzo dużo dobrego. Dla mnie dzisiejsza sesja nagrywania, że tak powiem, się kończy z tym odcinkiem, więc mam chwilę czasu na to, żeby po prostu z wami pogadać i dopytać się, jaka jest wasza opinia na temat tej gry i na temat rzeczy, które będziemy robili. W każdym razie, żeby nie przedłużać, dziękuję wam pięknie za oglądanie. Ja się z wami tymczasem żegnam. Miłego dzionka, miłego wieczoru wam życzę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!